tym roku mamy czwartą edycję konwentu i będzie odbywać się ona już w dniach 26-27 sierpnia, czyli w sobotę i niedzielę najbliższą, na Przemysłowej w Drugim Elo. Wśród wystawców mamy kilka stoisk, na których będą sprzedawane na przykład jakieś świeczki, rysunki, własna biżuteria. Zawsze bardzo jest to budujące w momencie, kiedy po każdej edycji ktoś podchodzi do mnie, mówi, że to był jego pierwszy konwent w życiu, pierwsza tego typu impreza i że chce jeździć na więcej, że jednak ludziom się podoba i chcą przychodzić na kolejne edycje. Generalnie staramy się zróżnicować to, co pozwalamy ludziom pokazywać, bo konwent nie jest tworzony tylko przez nas, ale też uczestnicy go współtworzą, na przykład zgłaszając właśnie swoje stoiska, chęć prowadzenia prelekcji, więc z roku na rok to się zmienia. Zawsze staramy się zaprosić jakichś pisarzy czy twórców, którzy będą, powiedzmy, gośćmi konwentu. W tym roku na przykład to jest Aleksandra Herzyk, z którą również w weekend odbędzie się spotkanie w Bibliotece Wojewódzkiej. Ale mamy też właśnie prelekcje zarówno dotyczące popkultury, jak i różnych kultur, na przykład Azji, Dalekiego Wschodu, trochę też popularno-naukowych, ale są też gry planszowe, gry RPG. Będziemy mieli jedną salę w całości z grami planszowymi, w której uczestnicy będą mogli po prostu wypożyczyć gry i po prostu w nie grać ze znajomymi. Generalnie konwent jest wydarzeniem, w którym mogą się odnaleźć, wydaje mi się, wszyscy ludzie, niezależnie od swoich zainteresowań. Mamy coś skierowanego zarówno dla fanów literatury, jak i właśnie popkultury. Jest to w naszym przypadku dwudniowe wydarzenie, w trakcie którego można i uczestniczyć w prelekcjach, jak i bardziej spędzić czas na odpoczynku, właśnie grając w gry planszowe chociażby, czy po prostu spotykając się ze znajomymi. Z roku na rok jest coraz więcej osób zainteresowanych. Zaczęliśmy od 200 uczestników, a w poprzedniej edycji po pandemii było ponad 400 osób. I ja byłem naprawdę zaskoczony, że tak nam się udało. I ludzie jednak przychodzą, zarówno tacy zainteresowani stricte fantastyką, jak i po prostu chcący przekonać się, co akurat ciekawego się dzieje w Gorzowie.